Po tym ładusiowym początku widać się z wami Mikolikę 222. Jest to już kolejny odcinek, a właściwie 23. Z Mikolajkowych przygód. Przez przypadek napiłem się Night Vision. Stąd taki efekt. O, diamenty. Zawsze mile widziane. Zostawiłem tam również shulker boxa. Jestem po prostu trochę głupi, że go nie wziąłem. Wow. Teraz już tak na serio, sprawdźmy co w skrzynkach. Nic jak widzę ciekawego, a mieczyk? Mieczyk? Kontrol mnie denerwuje. No nie, nie wpadłem tak jak chciałem. A niech się wali. O! I się kręcę, jaka bogata skrzynka. A mam długie ręce, że otwieram z dwóch, z kilku metrów, z pięciu chyba. Jestem z siebie dumny. I dziękuję. Jeszcze dostaniesz ty. Lecimy w poszukiwaniu kolejnego miasta. Latające wyspy kresu, tak wolno się wczytujące. O, proszę. Bardzo rzadkie, mega rozbudowane miasto, w którym nie byłem, bo jest główka smoka. Super. Się bardzo, bardzo cieszę, nieukrywalnie. Dobra. Lecimy od razu. Zaraz sobie te podki wezmę. Tylko najpierw się tu rozprawię. Ty w skrzyniach to. W skrzyniach to. No, z tym kontrol to jest taki po prostu. Dzień dobry Państwu. Aż ty, kurde. Jeszcze tam chudra. Zawartość szczynki to. Ale gówno. W tamtych skrzynkach był również syf. W sensie w kolejnych skrzynkach, budynkach ze skrzynkami w mieście. No kiedy coś będzie w końcu? No, takie latanie z elytrą po kresie, z takim ekwipunkiem, z shulker boxami, to jest po prostu OP. I lecimy tutaj. Idealnie. Później podki, na razie jest sam schemat. Dziękuję. Nudy. Emerald. Kurde! Kurna, twoje wraz. Ach, bieda. Ale diamenty. Takie 50-50. Dobra. Ej, co jest? O, jestem mile zaskoczony. Naprawdę uwielbiam takie widoki, że takie karły, karzełki, a mają takie statki z elytrami, no. Rzadko spotykany nawet roku mam wrażenie, że są częściej. Diamenty. Jestem mile zaskoczony. A tuż obok jest jeszcze karzeł bez statka. Co jest? Dobra, może idziemy do bazy, bo troszkę się tutaj to latanie po endzie robi, bądź co bądź, nudne. Halo, śpisz? No. No. Lata w przestworzach, jak latawiec. Ej, długo tutaj nie ma miasta Endu. Ale zdarzały mi się dalsze odległości.
Jest, ale każe. Moje misie, kolorowe, 10-tysięczna kratka. I portal powrotny. No nareszcie miasto godne mnie. Jakie rozbudowane, jak to wygląda, wow. No to asortyment musi być bogaty. Aha. No nie jest dużo budynków ze skrzynką. Zaskoczenie. Takie. Sprawdziłem dwa budynki i zawartość była gówniana. Może tutaj. Ach. Farma panów mówi sama za siebie. Siemanko, odwiedziłem sobie jeszcze przed tą farmą Endermanów kilka End City i wróciłem, Pozarastamy sobie. Owszem, drzewa. I zaczynam tutaj robić, jak widzicie, pierwsze biomy w mojej bazie. Dokładnie tak. To będzie Mega Taiga. Więc sobie pozarastamy świerki. No i będziemy tutaj wykładać, jak widzicie, tutaj zacząłem na przykład trawę. Pustynię już mam w sumie gotową, tylko dodać palmy, kaktusy i tak dalej. I tyle. Na tej zasadzie, że sobie będę zbierał piach i w to miejsce sobie, wiecie, po prostu wkładał dirta czy coś tam. A ten piach wykorzystam, nie wiem, czy na szkło, czy na TNT, czy na cokolwiek. Raczej na TNT, bo chciałbym na tym świecie pobić rekord nederytu i mieć go dużo. Nie wiem, czy mi się uda, bo blok nederytu to najdroższy blok w całej grze. Chyba. Nie wiem. Więc tak, troszeczkę trawy nakopałem. Nie da się ukryć. Widzowie, widzowiaki, wy moi. I zaczynamy stawiać. W poprzedniej serii, w ostatnim sezonie, jeżeli pamiętacie, zrobiłem największą dziurę, jaką po prostu w Minecraft mogę zrobić. Wysadziłem i sam ręcznie budowałem górki. Tutaj mam o tyle łatwiej, że nie dość, że mam pozyskiwanie piachu łopatą, to po prostu odwzorowywać. I takie coś robiłem na drugim sezonie starej serii, gdzie podmieniałem wyspę Endu na skalk. No i żeby nie było, że jakieś komendy, to widzicie na moich oczach. Co? Na własnych oczach widzicie, jak to działa. Co ja powiedziałem w ogóle, nie wiem. Nie wiem. Ale trawy potrzeba. Potrzeba! Jak zachodzi potrzeba, to trawy potrzeba. Dokładnie tak. No i kamień mi pomaga. Bo widzę, gdzie postawiłem trawy, nie? Gdzie usunąłem. A, kolejne staki. Weź, cięcie. Upata jest porządna, oczywiście. Wybierze mi się też na poszukiwanie nederytu, wielkie wysadzanie i tak dalej. Farmy creeperów mam. Czy może się zbuduje kilka? No i widzicie, jak to wygląda mniej więcej. Nie? No właśnie. Jakby to powiedzieć, zaraz będziemy zarastać. No i też kolor trawy, bo biom wiśniowy, więc dużo będzie bloków trawy. Ziemi wziąłem dużo, to się później, wiecie, zakwitnie, przemieni w trawę. Tak jest. To właśnie jest. Dobra, wyrośnie jedno. Kwiatuszki! Już mi odbija palma. Ale dobra. Może być. Trzeba mieć poczucie humoru. Ja mimo no dość troszeczkę depresyjnego życia, no należy. I chorób psychicznych, pamiętajcie, nie wolno bagatelizować. Jedne, jakie tematy, nie? Grałem sobie w Minecraft, no nagle takie tu.
pichały takie poważne tematy. Ale nie, mówię serio. Macie problem? Idźcie do mnie, ja wam go rozwiążę. Nie no, żartuję. Także tu skończymy odcinek chyba. Chyba tak. Może jeszcze pustynię sobie dorobię. Już tak zacząłem kombinować. I zrobię takie nagranie. A, intro wleci do tej serii. Za niedługo, za kilka odcinków. Chyba na 1 sierpnia taką okazję sobie zrobię. Takiej okazji nie przypuszczę. I czy będą inne gry? Na pewno. Na pewno będą. Mam poważniejsze rzeczy, takich jak na przykład nowa szkoła, więc... No, po tym w 2024 roku zakończymy sobie ten pierwszy sezon Mikołajkowych Przygód i może za rok, kilkanaście miesięcy powróci. Powróci! Tak, syn marnotrawny, nie? Tak nawiązując. Robi się kolejna noc. No i zajmiemy się pustynią. Tylko ten segmencik, kawałeczek wypełnię i już ruszamy. To już, dziewczyny i chłopaki. Co jest? Zaczynamy kaktusy stawiać. Ej! Bo to boli. To będzie palma i powiedzmy, że to jest oaza. No, patrz.